W nowej odsłonie, tym razem na tych filmach będę opowiadał o mojej nowej pasji, czy no nie takiej nowej, ale na tyle nowej, której na kanale nie było na pewno, a mianowicie terrorystyka, którą jaram się od jakiegoś tam czasu, no, rok, dwa i pół, może do trzech, nie wiem, czas szybko leci rzeczywiście. Na dzisiejszym filmie będzie pokazane, jak jadę, odbieram nową Agamę, Agamę odmiany Red od pani z pani Anny Dragon z firmy Dragonland. Pokażę terrarium, pokażę takie podstawowe na początku rzeczy, o czym pamięta, co jest przydatne. A w kolejnych filmach będę bardziej omawiał terraria. Niekoniecznie tylko dla Agamy, dla Lampartów, dla Kolarisów, czy dla innych odmian Gekonów, czy w ogóle jaszczurek. Także widzimy się zaraz, gdyż będę schodził, wyjeżdżał po co? Po nową Agamę. A moje terrarium dla Agamki wygląda na ten moment tak. Jest to tylko terrarium przejściowe, robione przeze mnie własnoręcznie. Wymiary tego na razie to jest 90x60x60, ale tak jak mówiłem, jest to tylko przejściowe, bo za jakiś tydzień, półtora, przyjedzie już normalnie, pełny wymiar 120x60x60. Jest to terrarium bardziej pod, może nie tyle co rozdrut, ale już nie takie ładne jak miałem poprzednie dla kolorisków. Tam miałem dużo więcej kryjówek i o ile jest to rzeczywiście znacznie ładniejsze, to sprzątanie wygląda dużo gorzej. Tu mam póki co jeszcze UVB i grzewczą, ale za jak przyjdzie pełnowymiarowe, będzie to zamienione po prostu na metahalogen i LED doświetlające. Tak to parę roślinek, półki, żeby mogła sobie pochodzić, pospinać, miseczka na jedzenie, tam nie widać, ale tam jest woda, parę kamieni, które się nagrzeją, na których będzie mogła sobie posadzić swoje szanowne cztery gamciowskie litery. No. Z innych rzeczy jeszcze przy okazji terrarium właśnie, to co mówiłem wcześniej, bardziej jakby na wypasie dla mniejszych uczestników czy domowników. Kolariski tutaj dwa. I tu jeszcze jedno terrarium, też mojej własnej roboty, też dla kolariska, który sobie tam aktualnie wygrzewa. Wichita Mountain. W następnym materiale mogę powiedzieć co nieco o budowie jakby samego terrarium, z czego się powinna składać, jakie wymiary do danego gatunku, jakie lampy, z czego mogą, bo nie muszą, jest parę sposobów składać się ścianki strukturalne, półki, roślinki, jak zrobić wentylację, podłączyć prąd później do tego. Wbrew pozorom podłączenie prądu wcale nie jest trudne, tylko wystarczy wiedzieć, które kabelki z którymi kabelkami połączyć i to się po prostu zaświeci. Nie ma tam ani żadnej magii, nie jest to też niebezpieczne, jeżeli prąd będzie wyłączony. Więc każdy potrafi na pewno to zrobić sam. Bardzo ważną rzeczą jest jeszcze, nie najważniejszą, jeżeli tego nie będziesz miał, to nie znaczy, że nie będziesz dobrym terrarystą. Po prostu może nie kercher, bo nie oryginalny, ale myjka parowa, ciśnieniowa, która znacznie ułatwia czyszczenie, mycie terrariów. Bardzo się przydaje, jeżeli zmieniasz jaszczurkę, znaczy jaszczurkę, zmieniasz lokatora w danym terrarium. Po prostu dużo łatwiej jest to wyczyścić, a musi być to wyparzone, wymyte, bo nie może zostać żadna pozostałość po poprzedniej jaszczurce, która załóżmy mogła mieć pasożyty, a o tym nie wiedzieliśmy, lub przynosić jakieś inne choroby, a nie byliśmy załóżmy u weta, nie wiemy o tym, więc dla własnego bezpieczeństwa lepiej zaopatrzyć się taką myjkę. 100 zł to myślę nie jest żaden wydatek, a bardzo, naprawdę bardzo się przydaje. Bardzo przydatną rzeczą jest taki wynalazek jak programator czasowy, który jest niezastąpiony
w razie gdy was nie ma, a nawet gdy jesteś, po prostu nie musisz przychodzić, włączać, wyłączać terrarium. Po prostu wkładasz sobie taki zwykły programator, o, który podłączył do gniazdka, do tego wtyczkę z terrarium i bardzo prosto jest go obsłużyć. Czyli ząbki, które są do góry, znaczy, że prąd nie dochodzi, a ząbki, które są na dole, znaczy, że prąd dochodzi. To znaczy, jeżeli ząbek jest do góry, się nie pali, jeżeli ząbek jest na dole, znaczy, że światło jest zaświecone. I wszędzie takie posiadam programatory. Koszt takiego programatora to jest 10 zł, dlatego nie wiem, czy warto szczególnie inwestować w droższe, które oczywiście mają więcej opcji, typu dzień, noc jest krótszy, możesz ustawić na parę dni, na miesiąc, ale jak dla mnie takie w zupełności wystarczą. Nie ma z tym żadnego problemu, jeszcze żaden mi się nie zepsuł, a mam już parę lat. Także wydaje mi się, że są najlepsze, najtańsze, najmniej zawodne. Im mniej elektroniki, tym mniej ma się co powstrzeć. Przyjeżdżamy z naszym nowym, małym nabytkiem. Muszę rozpakować. Nasza Agama brodata odmiany Red. Bardzo ładnie zapakowane. Mały styroboksik, gąbeczki, żeby się nie co? Żeby się nie poobijało. Heatpack w środku, wszystko jak należy, ciepły. I tu nasze małe maleństwo. Jeszcze mamy od pani Anny Dragon z firmy Dragonland. O, taki to jest maluszek. Na tej dłoni wygląda duża, ale po prostu ta osoba ma małe dłonie. Na mojej dłoni, bardziej męskiej, to już jest maluszek. Tutaj. Cieplej się jej zrobiło. Cieplej się zrobiło, to i biegać zaczęła. Dobra. Tutaj jeszcze zamówiliśmy u pani trzykrotkę dla niej. W następnym filmiku będę opowiadał na temat karmienia. Popatrzcie, jak straszy maleństwo. Zaczepna. Dobra, wrzuć do terrarium maleństwo. W nowym domku. Pierwsze sekundy na ciepły kamień. Na papierze. To jest najlepsze podłoże dla młodych agamek. W ogóle dla młodego każdego gada. To widać. Wtedy kubki ładnie, które można oddać do weterynarza. Nie ma strachu, że ci, że połknie piasek czy jakieś drewienko. Na ten moment będzie się wygrzewała, klimatyzowała przez pierwszy tydzień czy dwa. Czy najlepiej nie wyciągać, tylko na czas karmienia. Jak powiedziałem wcześniej, na czas? Na czas. Temat karmienia. Jakie owady, jakie karaluchy, jakie zielonki, co najwięcej problemów sprawia, będę omawiał później, na nowym filmie, co, kiedy, ile razy w tygodniu. A teraz niech sobie odpoczywa po ciężkiej podróży. Dzięki wielkie za obejrzenie filmu. No i mam nadzieję, że do następnego, w którym tak jak przed chwilą mówiłem, będzie o budowie terrarium, o karmieniu agamy brodatej i w przyszłości, tak jak to wcześniej mówiłem, o większej ilości gatunków. A jeżeli wejdzie jakiś filmik, to na pewno będzie o czym? O kolarisach. Kontaptus kolaris, po polsku legwan obrożny. Nazwa nie do końca poprawna, ale bardziej na pewno znana. Cześć!